Teresa Adamczyk, dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia. Dzisiaj o inwestycjach bieżących, już realizowanych i tych planowanych rozmawiać będę z burmistrzem Polkowic, panem Wiesławem Wabikiem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W czasie wakacji mieliśmy okazję spotkać się na placu budowy obwodnicy Polkowic. Chciałabym do tego tematu wrócić choćby dlatego, że w czasie wakacji to i część mieszkańców jest poza miastem, nie każdy miał szansę obejrzeć ten materiał. Wtedy obwodnica była już w budowie. Mam taką nadzieję, że termin zostanie dotrzymany. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Tak, co istotne, bo faktycznie nie wszyscy mieszkańcy oglądali wtedy być może program, były wakacje. Jest to, my ją nazywamy obwodnicą miasta południowo-zachodnią, a jest to droga właśnie udrożniająca ruch w tym obszarze miasta, jednocześnie komunikująca nowe tereny inwestycyjne naszej polkowickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, około 5 milionów złotych, z czego połowa dofinansowana z Krajowego Programu Budowy Dróg Lokalnych i ten właśnie program zobowiązuje nas do tego, żeby do końca roku drogę wybudować i rozliczyć. Także no nie ma zmiłuj się. Wykonawca ma tutaj bardzo sztywny termin. Faktycznie niedawno też byłem na placu budowy, w różnych punktach tej budowy. Inwestycja jest prowadzona, warunki sprzyjają, oby tak dalej. No, czekamy do zakończenia i będzie piękne połączenie właśnie w tym obszarze miasta. Odciążymy Polkowice Dolne z części ruchu, odciążymy skrzyżowanie ulicy Chocianowskiej z miastem, które w wielu momentach jest zakorkowane ruchem w tym miejscu. A ja mam taki dalej idący plan związany z tą drogą. Jestem już po wstępnej rozmowie z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. To jest zarządca wojewódzkich dróg na terenie naszego województwa i chciałbym poprzez rozmowy z panem marszałkiem za pośrednictwem właśnie pana dyrektora rozwiązać, czy jakby utworzyć nową sieć dróg na terenie naszej gminy, dróg wojewódzkich, gminnych i krajowych, no i w tym też powiatowych, celem jakby uporządkowania tego i spowodowania lepszego zarządzania drogami w ramach własnych kompetencji. Chciałbym, żeby miasto, czyli burmistrz, rada miejska, abyśmy zarządzali drogami, które są w mieście, które przebiegają przez miasto, w tym między innymi droga dzisiejsza krajowa, nasza trójka. Mam ideę, aby stała się drogą gminną. Dzięki temu będzie nam łatwiej tą drogą zarządzać i organizować ruch pomiędzy dwiema częściami miasta. No i Chocianowska, która jest drogą wojewódzką. I Chocianowska w części, tak, to jest jakby ślad drogi wojewódzkiej. Chciałbym, żeby też stała się drogą gminną. O tym też kiedyś mówiliśmy po wykonaniu remontu tej drogi przez właściciela, czyli przez pana marszałka. No a panie burmistrzu, a po co nam ten kłopot? Ja nie wiem, czy to jest kłopot. To jest taka nowa sieć, która uporządkuje to z punktu widzenia zarządzania. Dzisiaj obce drogi przebiegające przez miasto utrudniają zarządzanie przebudową skrzyżowań, budową ścieżek, utrzymania tych dróg przede wszystkim, oświetlenia i tak dalej. No, utrzymania, tak? Utrzymanie dróg to jest to, czego mieszkańcy oczekują na co dzień od nas. A często poprzez to, że to nie są nasze drogi, mamy z tym kłopot. Najprościej tak. Czy to najprościej chodzi o to, że jakby w kwestii zarządzania, czy ewentualnego złego zarządzania, pretensje do gminy, a droga wojewódzka, wy nic nie możecie robić, tak? No bo przecież mieszkańcy Przypominam sobie o drodze, akurat tu w przypadku Żelaznego Mostu pamiętam, ile tam wódzka, wiemy, co tam się a mieszkańcy, uważają, że to burmistrz... Ja słucham narzekań i pretensji, dlaczego w takim stanie jest droga, no wojewódzka, tak, wojewódzka. Ta obwodnica to jest jedna z inwestycji drogowych, no powód do radości mają mieszkańcy Polkowic Dolnych, zwłaszcza w rejonie tego osiedla Owocowego i Rumiankowej, która do niego prowadzi. Robiliśmy też informacje o tym w wakacje, teraz tam już się powinno coś zacząć dziać, tak, prawda? Tak, wybrany jest wykonawca i dzisiaj akurat wiem, że się prace jakieś odbywają, bo akurat spotkałem inspektora, który jechał na plac budowy w okolicach ulicy Gruszkowej, czy Pomarańczowej,
przepraszam, tam trwają jakieś już pierwsze prace. No tak, to jest bardzo ważny bypass na Dolnych Polkowicach, który jest istotny z punktu widzenia funkcjonowania osiedla owocowego, na którym gmina wiele lat temu sprzedała działki budowane mieszkańcom Polkowic, gdzie powstało około 100 domów, gdzie konieczne jest już budowanie dróg. Zaczynamy od głównego przebiegu drogi owocowej poprzez Śliwkową właśnie i Pomarańczową na styku z Makową i z Rumiankową. To dzięki temu będzie można tam wprowadzić komunikację miejską. Dzięki temu otworzymy już jakby możliwości budowania dalszych, kolejnych dróg na tym osiedlu. Ale myślę, że przyszłość jest też taka, że to jest nie koniec. Potrzeby nowych dróg na Polkowicach Dolnych, ale również w naszych wioskach są bardzo duże i to nie jest koniec. No właśnie, bo w komentarzach pod tą naszą informacją na Facebooku widziałam właśnie takie, powiedziałabym, postulaty mieszkańców upominających się o kolejne swoje ulice. Tak, Różana na pewno tam się pojawiła i tak dalej, i tak dalej. I te wcześniejsze ulice włączane bezpośrednio do ulicy Przemkowskiej. Ale jest jakiś taki plan, który mówi w jakiej kolejności te ulice? Tutaj wspólnie też z radnym, panią Genuszem Kicajem, wspólnie z Radą Osiedlową, jakby jesteśmy na etapie jakby nadawania takich priorytetów kolejnym drogom. To, co teraz budujemy, jest ważne z punktu widzenia funkcjonowania i komunikacji miejskiej, i skomunikowania tego osiedla właśnie owocowego. Tak przebiega ruch. Też poczekaliśmy chwilę, zobaczyliśmy, gdzie ten ruch będzie się faktycznie odbywał. Ale przyszłość to kolejne drogi. Bardzo dużą inwestycją na taką najbliższą przyszłość jest ulica Jana Pawła II, która otworzy całkiem nowy korytarz komunikowania Dolnych Polkowic. Z punktu widzenia rozwoju Dolnych Polkowic i opracowywanego programu mieszkaniowego jest to bardzo istotne. O tym będziemy w przyszłości nie tak daleki na pewno rozmawiać. Ostatnią taką inwestycją zapowiadaną, bo jeszcze się nie rozpoczęła, właściwie jakoś na dniach powinna się rozpocząć, to jest budowa pumptraku. No, nazwijmy to taki plac, specjalny plac rowerowy, tak? I to ma powstać w okolicach osiedla, to ulicy Ociosowej, tak? I chciałabym zapytać, no bo tam też już się pojawiły pewne kontrowersje. Podobno jest, mieszkańcy wystosowali jakąś petycję, czy pan tą petycję dostał, czy jak się pan do niej ustosunkuje? Tak, oczywiście historia pumptraka to nie jest jakiś tam mój wymysł, który sobie wymyśliłem, bo ja wszystkich rozumów nie pozjadałem, wręcz rozmawiam z mieszkańcami. I tak też było około 2 lata temu, kiedy spotkałem się z młodymi ludźmi. Ja nie chowam się w ratuszu, wręcz przeciwnie. I rozmawialiśmy o takiej inwestycji. To akurat było tak, że gdzieś taki przykład takiego pumptraka zobaczyli w internecie i odwiedzili mnie i zapytali, co ja na to. I później się rozwinęła rozmowa na ten temat. Ostatecznie powstało kilka lokalizacji. No, wszystkich nie wybuduję, bo nie ma sensu też budowania 3 pumptraków, bo 3 lokalizacje powstały. Najtrafniejsza w takim wyniku wspólnych uzgodnień była właśnie lokalizacja właśnie w tym miejscu, z uwagi na bliskość centrum piknikowego, bliskość terenów rowerowych, tak zwanej ścieżki zdrowia, mimo budowy S3 dalej. Piękne tereny się właściwie funkcjonują, piękne tereny rowerowe. Bardzo wielu Polkowiczan tam spotykam na rowerze. I to jest dobra lokalizacja. Oczywiście petycja neguje ten pomysł, ale cóż, ja tą petycję mam nawet ze sobą. Po pierwsze, ponieważ podpisanych jest wielu mieszkańców, rozmawialiśmy z kilkoma osobami tak wyrywkowo, które znamy. Znam przecież Polkowiczan. Ale z tych podpisanych i zapytałem, w czym jest problem. No to właściwie z tego, co się dowiedziałem, to problemem jest to, co się już pojawiło nam wcześniej na Skrzetuskiego, gdzie chcieliśmy park wyciąć, żeby zbudować parking. Tutaj też był taki powód, że będziemy wycinać cały teren rekreacyjny tam w okolicach centrum. A będziecie? No nie, to wycięliśmy kilka drzew, to już jest, inwestycja jest rozpoczęta, tam dzisiaj byłem w tym miejscu, wycięliśmy kilka drzew, żeby tą inwestycję zmieścić, ale nie wycięliśmy wcale tych terenów zielonych, do których faktycznie, dzisiaj to wiedziałem, przychodzą mieszkańcy ze swoimi pupilami, żeby pochodzić, oprócz tego, że jest też park dla psów. Czyli nie wycinamy absolutnie tego terenu rekreacyjnego, tak zwanego piknikowego, tuż za centrum piknikowym.
To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, niepokój o zwierzęta. Rozmawiałem z lekarzem weterynarii, bo ja się nie znam na tym, ja nie mam psa w domu, mam inne zwierzęta. Czy to jest prawda, że taki pamtrak może być niepokojący dla piesków? To najpierw pan zapytał, co to jest pamtrak w jakim celu też powstał plac dla piesków. No to plac dla piesków nie powstał po to, żeby pieski tam odpoczywały, tylko raczej po to, żeby się wyhasały, wybawiły. I raczej taki był cel, bo taki jest charakter tego miejsca. A pamtrak nie jest miejscem, gdzie będą jeździły kłady, gdzie będą jeździły motory, gdzie będą ludzie hałasowali deskorolkami, bo dla deskorolek jest skatepark. To jest plac dla rowerów, dla dzieci, młodzieży, dla osób, które będą chciały w troszeczkę taki fajny, bardziej wyczynowy sposób pojeździć po pagórkach, po zakrętach, żeby się nauczyć obsługiwać swój rower, bo to jest takie bardzo przyjemne miejsce do nauki też pewnych zachowań w terenie. Taki plac zabaw dla rowerów, a rowery raczej cicho jeżdżą, więc powiedział mi, że to troszkę tak na siłę wymyślone jest to niepokój, wywoływanie niepokoju wśród zwierząt. Ale dzisiaj pojechałem na to miejsce, gdzie trwa inwestycja. Z rana wiem, że mieszkańcy wychodzą ze swoimi pieskami tam właśnie na ten plac, no i spotkałem kilku mieszkańców, rozmawiałem też z taką panią, która była na początku rozmowy bardzo negatywnie nastawiona do tej inwestycji. Po naszej rozmowie, mówię to z pełną odpowiedzialnością, ta pani potwierdzi, jej piesek wabi się Milord, więc na pewno, jeżeli pani mnie zobaczy, nie kłamię. Po naszej rozmowie pani stwierdziła, to dobrze, to jak wybudowana zostanie ten pamtrak, to jeżeli pieski będą zaniepokojone hałasem, to może jakiś ekran zbudujemy z zielonym bluszczem. Widzi pani, trzeba rozmawiać, a nie troszeczkę tak czuję, że mieszkańcy byli troszeczkę oszukiwani. Nie wiem, nie jestem w stanie tego udowodnić, ale chyba niepotrzebnie wywołany niepokój. No, skoro mówimy o takiej inwestycji kolejnej, jakby służącej aktywności, to nie sposób nie zapytać o naszej najstarszej inwestycji służącej aktywności, o akwapark. Budujecie pamtrak, a akwapark się sypie. No, co by nie powiedzieć, czasy świetności, to on już ma dawno za sobą. Co z tym akwaparkiem? Tak, no, akwapark Polkowice już skończył 18 lat. To tylko tak informacyjnie, wymaga bardzo poważnych napraw, ale również modernizacji i rewitalizacji. Pamtrak kosztuje nas około 550 tysięcy złotych. Na rewitalizację akwaparku potrzeba będzie według mnie około 10 milionów złotych. No, oczywiście zobaczymy, jak prace przygotowawcze się zakończą, jakie będą przetargi, bo to wszystko w zamówieniach publicznych będzie wykonywane. Może troszkę ta kwota się zmieni, ale tak na dzisiaj, na start to przewiduję. Część środków już mamy, taką większą pulę pieniążków już mamy zabezpieczoną, ponieważ gmina sprzedała Aquahotel, tak? A no to zanim jeszcze do akwaparku, a dlaczego sprzedaliście Aquahotel, po co? No tak, no kilka lat temu przeprowadzona była kontrola Najwyższej Izby Kontroli w gminie, no i wtedy w wyniku tej kontroli, między innymi ona dotyczyła funkcjonowania gmin, a szczególnie spółek prowadzonych przez gminę. Taka kontrola była na Dolnym Śląsku wtedy w kilku miastach, które aktywne są właśnie w taki sposób jakby realizujących swoje zadania. Gmina Polkowice ma kilka spółek, w kilku spółkach była kontrola i faktycznie, jeżeli chodzi o Aquahotel, NIK uważał, że gmina nie powinna prowadzić hotelu. Mieliśmy tam swoje racje, NIK miał swoje racje, spotkaliśmy się na komisji rozjemczej we Wrocławiu, później na komisji rozstrzygającej w Warszawie, w siedzibie głównej NIK-u. Pamiętam, byłem tam razem z prawnikiem. Ostatecznie do kilku spraw racji nam przyznano, ale stwierdzono, że Aquahotel jednak powinniśmy się tego pozbyć, ogólnie mówiąc. Czyli gmina powinna to sprzedać. No, sprzedaż Aquahotelu to nie jest proces z dnia na dzień. Dosyć długo to trwało, ponieważ nie jest to proste, ale ostatecznie udało się sprzedać Aquahotel za 6 milionów złotych i te środki finansowe są w całości przeznaczone do akwaparku, między innymi na właśnie przeprowadzenie procesu rewitalizacji. Także część pieniążków już mamy, część trzeba będzie dołożyć z budżetu, no ale rewitalizacja akwaparku, odnowienie naszej wizytówki jest niezbędne. Poleciłem menadżerom akwaparku przygotowywanie całego procesu,
jestem w bieżącym jakby kontakcie i sprawozdają mi, na jakim etapie są te prace. Mam nadzieję, orientacyjnie można powiedzieć, kiedy to się zacznie? Im szybciej, tym lepiej. Oczywiście to są zamówienia publiczne, to są prace projektowe, przygotowawcze, ale w ciągu najbliższych miesięcy musimy już się do tego zabrać. To znaczy, że będzie całkiem zamknięty? Myślę, że całkiem nie, bo aquapark to jest wiele funkcji, bo nie tylko basen, nie tylko zjeżdżalnie, ale rehabilitacja, bowling, fitness, basen sportowy, więc te funkcje będą udostępnione, rehabilitacja musi funkcjonować. Mam wrażenie, że siłownia będzie funkcjonować, to nie będzie przeszkadzało absolutnie. Także grota solna czy kryokomora, te części rehabilitacyjne, to będzie pięknie funkcjonować. Natomiast ta główna hala, rury zewnętrzne, które już matko jedyna już od tylu, już nie wiem od ilu, chyba dwóch albo nie wiem ilu lat już nie działają po prostu, bo się nie nadają, a wymiana tych rur to jest kilka milionów złotych. Te rury wymienimy, chciałbym, żeby to były rury już takie nowocześniejsze, bardziej przystające do dzisiejszych czasów i możliwości. 18 lat temu tam te rury były kupowane, tak? Także te czasy już się zmieniły jakość. Z takich rzeczy, które wymagają remontu, to najstarszy obiekt polkowicki to jest wiatrak. Wiosną mówiliśmy o tym, że była prowadzona ankieta co do funkcji, jaką miałby spełniać po remoncie. Czy coś się dzieje w sprawie wiatraka i czy wynik tej ankiety będzie miał wpływ na jego funkcjonowanie po remoncie? Oczywiście. Ankieta, która została przeprowadzona, ona jest podstawowa dla nas. To jest najważniejsze. Pierwsza informacja, jaką posiadamy, bo wiemy dzięki temu, jak widzą przyszłość naszego wiatraka, Holendra, polkowiczanie. To jest najważniejsze. To jest podstawa dla projektanta, który niebawem zostanie wyłoniony, który będzie projektował przebudowę naszego wiatraka. Wcześniej trwały też rozmowy z konserwatorem zabytków, bo tutaj tą rękę trzyma konserwator zabytków, ale mamy pewne już ustalenia, możemy się nawet nowocześniej zachować w przypadku Holendra, więc biorąc pod uwagę te pomysły, te podpowiedzi mieszkańców, miejmy nadzieję, że uda nam się jak najlepiej trafić z tym rozstrzygnięciem. Oczywiście, co istotne, Holender i to otoczenie wokół niego nie jest jakieś rozległe, to nie jest jakiś przepaśny obiekt, którym możemy wszystko zmieścić. Wręcz niewielki chyba. Ta lokalizacja też jest dla niego bidaka nieszczęśliwa między dwoma sklepami handlowymi. To nie jest jakieś piękne miejsce, niestety, przykro mi, bo to akurat jest pierścień Starego Miasta i niestety zostało zepsuty w tym miejscu przez te obiekty handlowe. Maria powstała dużo wcześniej, jeszcze w poprzedniej epoce, sklep obok trochę później, ale niestety ktoś to zepsuł, a Holender jest w środku i jakoś trzeba się za niego zabrać. Kiedy możemy mówić o początku, kiedy o zakończeniu, jakieś terminy? Nie mamy jeszcze wybranego projektanta, ale na bieżąco o takich sprawach będziemy informować poprzez Gazetę Polkowicką. Sądzę, że chciałbym takie spotkanie też dla mieszkańców zorganizować na etapie projektowania, żeby nawet w jakimś miejscu w mieście spotkać się z projektantem i zaprezentować pracę, żeby osoby, które brały udział w ankiecie, a jest ich bardzo wiele, mogły przyjść i popatrzeć, i nawet wypowiedzieć się na ten temat przecież. Skoro dzisiaj rozmawiamy o inwestycjach, to chciałabym jeszcze zapytać o budżet obywatelski na sam koniec, bo choć to inwestycje drobniejsze, jeżeli o kwoty idzie, to są takie inwestycje, na które bezpośrednio mieszkańcy mają wpływ i mogą o nich decydować. Zaczyna się cykl spotkań z mieszkańcami. A czy są już jakieś pomysły, które wpłynęły, jakby, czy się pojawiły, nawet jeżeli nieformalnie, to czy się już słyszeliście o czymś, co mieszkańcy wymyślili w ramach budżetu obywatelskiego i co się pojawiło? Tak, już dwa spotkania mam za sobą. Spotkałem się z mieszkańcami osiedla Polanka i Staszica, spotkałem się z mieszkańcami osiedla Dąbrowskiego, domki jednodzinne i bloki. Wiem, że są przygotowywane projekty. Wiem, że były na spotkaniu osoby, które będą liderami projektów. To już bardzo się z tego cieszę. Nawet jak to będzie kilka projektów na starcie naszego budżetu obywatelskiego, to oznacza, że jest zainteresowanie wśród mieszkańców, bo
to jest typowa aktywność społeczna. To jest typowa taka partycypacja mieszkańców w wspólnym zarządzaniu inwestycjami takimi drobnymi. Oczywiście pytania są różne. Zadawano mi pytania, na przykład dlaczego sami tego nie robimy, tylko tak rękami mieszkańców, tak? No właśnie to nie o to mi chodzi, że chcę coś zrobić rękoma mieszkańców, tylko zaangażować, troszeczkę zachęcić do takiego takiej współpracy, współdecydowania, pokazania, jak trochę też proces wygląda, bo nie wszyscy przecież. Ale są już takie pomysły, tak? No tak, wiem, że są już dwa projekty przygotowywane, w tym jeden jest już złożony w urzędzie gminy. No ale jaki to jest pomysł? Bo przypowiem panu szczerze, do czego zmierzam, bo ja jestem mieszkańcem osiedla Stare Miasto. Nawet na specjalne spotkanie z sąsiadami się umówiłam i nic nie wymyśliliśmy. I tak sobie myślę, ja że może... Ja nie chcę zdradzać, ponieważ jest, bo o tym będą decydować mieszkańcy, co będzie wykonywane. Będą głosować, tak? Tak, będą głosować. Ja nie chcę zdradzać, ponieważ projekt jest... My w urzędzie nie decydujemy, czy on będzie zrealizowany, czy to jest mądre, czy to jest głupie. My o tym nie decydujemy. My tylko sprawdzamy, czy miejsce lokalizacji pomysłu lidera projektu jest zgodne z planem przestrzennym, czy są potrzebne pozwolenia, czy się mieści w kwocie przeznaczonej na dany okręg, na dany obszar, prawda? No to właśnie, to przypomnijmy, dla osiedla to jest 60 tysięcy. Miasto jest podzielone na 10 osiedli. I to jest taki, i z punktu widzenia, patrząc poprzez budżet obywatelski, to są obszary budżetu obywatelskiego. Każde osiedle jest obszarem budżetu obywatelskiego. Na każde osiedle przeznaczyliśmy po 60 tysięcy złotych. I ma być to w sferze inwestycyjnej, czyli nie tak wiem, jest. Łapka. Na przykład placyk zabaw. Oczywiście mamy dużo placów zabaw, ale ja tak tylko podpowiadam. Czysto teoretycznie, placek zabaw, kawałek chodnika, każdy może lampa, zgłosić ławeczki, tak. Jakieś miejsce wypoczynku. To, co jest zadaniem gminy, to, co mieści się w kwocie, co jest zadaniem inwestycyjnym i jest możliwe do wykonania w jednym każdy roku. Może zgłosić pomysł pod warunkiem, że zbierze kilkanaście osób, które na etapie osób, wstępnym poprą ten projekt, a później oczywiście będzie głosowanie. Tam już wymagane jest 5 osób, które musiałyby oddać na ten projekt, żeby projekt w ogóle przeszedł tą weryfikację. Ja mam takie wrażenie, że to jest też sprawdzian aktywności mieszkańców i tego, czy sami dobrze rozumieją swoje potrzeby w ramach miejsca, w którym mieszkają. Tak? Dobrze to rozumie można trochę? Można tak to postrzegać. Oczywiście mieszkając na jednym z osiedli można mieć na przykład potrzebę innego rzędu, że na przykład potrzebna jest przebudowa drogi głównej, no ale to jest już zadanie bardzo poważne, zadanie, które będzie prowadzone z urzędu gminy. Natomiast faktycznie oczami mieszkańców może się okazać, że wiele spraw z ratusza tak zwanego nie widzimy, tak? No nie jesteśmy w stanie tak dokładnie czuć każde miejsce, no chyba, że się gdzieś mieszka. Ja mieszkam na osiedlu Polkowice Dolne i mniej więcej czuję, jakie są potrzeby całego miasta, ale szczególnie Polkowic Dolnych, gdzie mieszkam, tak? Gdzie na przykład potrzebne są drogi. No tak, prawda? To jest podstawa. No ale to są już kosztowne inwestycje wykraczające poza budżet obywatelski. Ale na tych naszych innych osiedlach, czy na wioskach, bo każda wioska też jest obszarem dla budżetu obywatelskiego, ale na każdą wioskę jest po 30 tysięcy złotych i też takie rozmowy prowadzę, bo jestem też w cyklu spotkań na wioskach. Także no, sam jestem ciekawy, jak to z tego będzie. To jest pilotaż, to jest pierwszy rok. Co ważne, zadania, które zostaną zgłoszone przez liderów, które przejdą ten proces weryfikacji takiej formalnej czysto w urzędzie, zostaną wprowadzone na listę do głosowania. Mieszkańcy na te projekty zagłosują, te projekty wygrają. One się automatycznie znajdą w budżecie gminy i absolutnie priorytetowo zostaną potraktowane później z punktu widzenia realizacji, bo może święta, powiem w ten sposób. Zatem warto się zaangażować, a ja będę tak, zachęcam państwa, jeszcze jest czas do 15 października, jak dobrze pamiętam, jest składanie wniosków, czy do 14, przepraszam, października jest składanie wniosków, to jest piątek, także zachęcam wszystkich państwa, w urzędzie funkcjonuje punkt konsultacyjny, prowadzi go pan Grzegorz Majewicz, przychodzą osoby, dopytują się, jest specjalny formularz, bardzo dosyć prosty, nieskomplikowany, żeby można było wypełnić go pod kątem złożenia projektu. Zachęcam państwa, zapraszam, jest okazja zrobić coś dla sąsiadów, ale i dla siebie. Na przykład taki chodnik
który zostanie oznaczony, że powstał z PBO Polkowice w 2017 roku, po którym będę później chodził i będę dumny, że dzięki mnie powstał, a był potrzebny. Dziękuję panu bardzo dzisiaj za spotkanie i rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.